Czarownice od zawsze budziły emocje w mrocznych wiekach średnich. Kobiety podejrzewane o czary ginęły na szubienicach i stosach. Uważano, że mają one konszachty z diabłem. Zdaniem Kosławskiego w czarodziejskim świecie chodzi o magię, życie w zgodzie z przyrodą i naturalnym cyklem rocznym związanym z porami roku. Kim są więc współczesne czarownice? Na pewno odważna kobieta, która idzie własnym, żyje według własnego rytmu, żyje według praw natury. Czerpie siłę z tego, co ją otacza. Na pewno korzysta z własnej intuicji. No i przede wszystkim jest sobą. I stara się to, co ma w środku, dawać innym. Zioła, rytuały i karty tarota to akcesoria używane przez artystę w poszukiwaniach magii we współczesnym świecie. Zaczyna się od głupca, czyli od zera. Wielkie arkany pokazują przebieg naszego życia, więc głupiec jest symbolem naszego dzieciństwa. Nie wiemy, co przed nami jest, więc no, robimy w sumie wszystko tak intuicyjnie. Czasami faktycznie zachowujemy się jak głupiec i no, czasami trzeba wracać do swoich popełnionych błędów, ale później następne karty pokazują, że jednak na tych błędach głupca uczymy się i wyciągamy jakieś wnioski. Kosławski opowiedział zarówno o historii czarownic, jak i obecnych przejawach ich działalności.